jest efekt równoczka. Także proszę Państwa, wojny hybrydowe, bo oni myślą, że ktoś przyjdzie z zewnątrz i będzie tu wiesz, wyniszczać. No ale póki co... chociażby politykom opozycji, bo byłem ministrą w komisji śledczej do spraw afery Amber Gold. Czasem mam takie wrażenie, ale to już jest moje osobiste wrażenie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą debatę dnia. Jakub Jołowicz, Odgoście Niedzielne, Mariusz Gieryń, portal polska24.pl i publicysta i pisarz Michał Matys byli naszymi gośćmi. To była debata dnia w Polskim Radiu 24. Dziękuję serdecznie raz jeszcze. Powtórka programu. Reklama. Tak brzmi 280 koni mocy samochodu rajdowego Kajetana Kajetanowicza, dwukrotnego mistrza Europy. A tak brzmi pełna moc napoju energetycznego Dynamic. Dostępny na stacjach Lotos. Teraz punktowany podwójnie w programie Navigator. Aż 20 punktów za puszkę. 100 za czteropak. Napój energetyczny Dynamic. Twój zapas mocy. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Po reklamie. To jest pokazywanie tego, co chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie wnosi. Także są Polakom tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 6. A Polaków oczywiście odbierają jako kraj chrześcijański, piękny, katolicki. Dokładnie, także my nie mamy też ten pasję, bo przy swoim... Czas na informacje dnia. Co wiedział i jak działał prezydent Gdańska w sprawie Amber Gold? Dziś przesłuchanie Pawła Adamowicza. Wojny hybrydowe, państwo zobaczą, bo ktoś myślał, że... przyjdzie ktoś, będzie niszczył, prawda, że jakiś Armagedon, swoją drogą. Ale oni się sami wyniszczają, państwo zobaczą, sami się wyniszczą. Tak jak Bóg Jahwe niszczył Babilon. Ale oni się sami wyniszczają, bo przyszła Medo-Persja. Tak jak Bóg Jahwe niszczył, proszę państwa, Jeruzalem. Ale to król Nabuchodonozor przyszedł w roku 607. To oni się sami wyniszczają, bo dopuścił, że zniszczył Jeruzalem, Sedekiasza w kół, oczy mu wydłubał. No komu? No temu ostatniemu królowi. Serek ja sobie. Poseł Nowoczesnej i członek komisji Witold Zembaczyński uważa, że przesłuchanie prezydenta Gdańska jest zasadne. Trzeba będzie pytać pana prezydenta Adamowicza o pracę jego urzędników, o to dlaczego tak bardzo blisko magistrat funkcjonował tej spółki Marcina P. i czy rzeczywiście sam pan prezydent miał tego świadomość. Z kolei poseł PO i członek komisji Krzysztof Brejza powiedział, że prezydent nie miał kompetencji, aby działać w sprawie Amber Gold. Akurat tak się zdarzyło, że centrala była zlokalizowana w Gdańsku, ale te placówki działały w każdym mieście. W ogóle było to bezprawne działanie prezydenta, bo on ingerował funkcjonowanie firmy. Przesłuchanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza rozpocznie się kwadrans po godzinie 10. Dawid Wybercewicz, Polskie Radio. Posłowie wracają do pracy po wakacyjnej przerwie. W Sejmie dziś nie tylko Amber Gold. W porządku obrad jest wiele tematów. Między innymi informacja rządu na temat pomocy udzielonej ofiarom nawałnic, które przeszły nad Polską w sierpniu. Przypomnijmy, w ich wyniku zginęło 6 osób, 58 zostało rannych, w tym 19 strażaków uczestniczących w akcji pomocowej. Polscy przysługują roszczenia odszkodowawcze ze strony Niemiec w związku z II wojną światową, stwierdza w ekspertyzie Biuro Analiz Sejmowych. Dokument przygotowano na wniosek posłów PiS. Przyjęto hipotezę, że w czasie wojny Polska poniosła największe straty finansowe i materialne ze wszystkich państw europejskich. W stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego. Straty te, jak stwierdzono, nie wynikały tylko z działań wojennych, ale przede wszystkim z niemieckiej polityki operacyjnej. Szef MSZ Witold Waszczykowski nie wyklucza, że poza ekspertyzą dotyczącą reparacji wojennych dla Polski przygotowaną przez Biuro Analiz Sejmowych będą potrzebne kolejne analizy w tej sprawie. Przede wszystkim potrzebny jest szacunek strat, jakie Polska poniosła, mówił Witold Waszczykowski na antenie telewizji. Wiemy również, że w archiwach dawnej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich mogą być takie szacunki, czy one dotyczą całego kraju, tego nie wiem, należałoby sprawdzić. Myślę, że taką analizę strat powinniśmy przeprowadzić. Niemiec
zdecydowanie odrzuca polskie postulaty rozmów na temat reparacji wojennych. Jego rzecznik kilka dni temu przekonywał, że nie ma żadnych podstaw, aby kwestionować zrzeczenie się reparacji przez Polskę w 1953 roku. Z naszego punktu widzenia problem został rozwiązany w sensie politycznym i prawnym, tak mówił rzecznik niemieckiego rządu Steven Seibert. W informacjach teraz podróż za oceanem ponad 7 milionów Amerykanów, którzy spędzili noc w ciemnościach. To jeden ze skutków huraganu Irma, który przeszedł nad Florydą i innymi stanami USA. Straty po przejściu żywiołu nie zostały jeszcze oszacowane. Amerykańskie władze informują o 6 ofiarach śmiertelnych. Na Florydzie bez prądu jest 6,5 miliona budynków. Oznacza to, że 2/3 stanów pozbawione jest elektryczności. W Georgii, gdzie Irma dotarła jako tropikalna burza, dostawy prądu nie docierają do ponad 900 tysięcy domów, a w Karolinie Południowej 150 tysięcy. Władze ostrzegają, że przywracanie elektryczności może potrwać nawet kilka tygodni. Rada Bezpieczeństwa ONZ zaostrzyła sankcje wobec Pjongjangu. To odpowiedź na koreańskiej bomby wodorowej. Nowe sankcje są znacznie łagodniejsze od tych, jakie jeszcze niedawno proponowały Stany Zjednoczone. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wokuski. Nowe sankcje wobec Korei Północnej poparło 15 krajów, czyli wszyscy członkowie Rady Bezpieczeństwa. Ceną za jedność było jednak ich znaczne złagodzenie, co postulowały Chiny oraz Rosja. Zamiast proponowanego przez Waszyngton całkowitego zakazu eksportu paliwa do Korei Północnej, Rada wprowadziła limit dostaw tego surowca do 2 milionów baryłek dziennie. Całkowitemu zakazowi sprzeciwiali się nawet Brytyjczycy, argumentując, że może on spowodować klęskę humanitarną, szczególnie podczas zimy. Rezolucja zobowiązuje wszystkie kraje do inspekcji statków wypływających i wpływających do koreańskich portów. Nie upoważnia jednak do użycia siły, gdy koreański statek nie zechce się podporządkować. W rezolucji nie ma także zapisów o zamrożeniu kont i zakazie podróży członków władz Pjongjangu. Udało się natomiast utrzymać proponowany przez Amerykanów zakaz importu z Korei Północnej wyrobów tekstylnych. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Michali oświadczyła po głosowaniu, że się przekazał jedność wobec reżimu Pjongjangu. Może pokój, żeby tak samo akwarium. Poranek ciepły, ale nie jest się uczyć, zawodać, porównywać. W Warszawie, Łodzi, Katowice, nie przemieszczony. Na termometrach teraz od 10-11 stopni na krańcach zachodnich do 17-18 na wschodzie. W centrum 14 stopni. W ciągu dnia na niebie dużo chmur i deszcz. Badać ma w całym kraju i to dość intensywnie, do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura przeważnie od 16 do 20 stopni. I chłodniej w dolinach karpackich, miejscami 13 stopni. Radio 24. Słowem wszystko. Witam Państwa bardzo serdecznie. Droga Kania, rozpoczynam od prawej Polski Radio 24. Zwracam z Panem Zdem najbliższe 3 dni. Jest 12 września, 255. Słońce znajduje się w znaku Pana. Zeszło prawe 6 stopni. W zasadzie 8.10. Dzień będzie trwał 12 godzin i 54 minuty. A inni na uchodzą Amadeusz, Widonie, Maria, Piotr i Radzimir. Wszystkie kasy grzaka. Dźwiękowe kalendarium historyczne. W 1663 roku pod wyinwestowanym Bataria została stoczona między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium Rosyjskiego pod wodą wezyra Karamusa. Bitwa zakończyła się klęską Osmanów. Konrad Hyzel z Muzeum Milanowie przypomina, że zwycięstwo nad Osmanami miało ogromne znaczenie dla Europy. Oczywiście dla Imperium Habsburgów, ponieważ Turcy, którzy w swoim marszu na zachód Europy właściwie byli przez długi czas niepowstrzymywani, zostali właśnie odpowiednim zastosowaniem. Od tego momentu zaczyna się właściwie taki triumfalny powrót wojsk europejskich, które wkraczają coraz dalej na wschód i na południe, odbijając kolejne ziemie z Turcji. Bitwa trwała około 12 godzin, z tego przez 11,5 godziny odbywały się ostrzały artyleryjskie, przygotowujące atak. Szarża wojsk sowieckiego zakończyła się w ciągu pół godziny. Dziś mija 90. rocznica urodzin
Stanisława Lema, pisarza, kulturologa, autora książek science fiction, jednego z najpopularniejszych i najbardziej cenionych mieszkańców. Ale sama katolicy mówią, że świadkowie Jehowy przyszli ich pouczać, a ksiądz katolicki jest ewolucjonistą, wierzy w ewolucję. A jak oni śmią, ci świadkowie Jehowy? No to też z drugiej strony pycha, buta, zarozumiałość. Nie wiadomo co. Dla Polskiego Radia pisarz odniósł się do przypisywanych mu zdolności przewidywania rozwoju cywilizacji. Ja nie jestem człowiekiem, który się rozwoił z zamiarem przepowiedzenia w kości, co będzie i jaki będzie jego. Ale wygląda na to, że moje takie pomyślne odpowiedziane rozwoju tezy i pomysły. Że Polska jest liderem, a oni będą w tym wypadku pouczać, no, ale Kościół nie jest liderem. Oraz najwyższe polskie odznaczenie państwowe, Order Orła Białego. 28 lat temu, 12 września 1989 roku, Tadeusz Mazowiecki stanął na czele pierwszego niekomunistycznego rządu w powojennej Polsce. W rządzie mazowieckiego opozycja solidarnościowa otrzymała 12 lat, a komuniści 11. Premier Tadeusz Mazowiecki w sejmowym expose ogłoszonym 12 września 1992 roku określił, że przed Polakami otwiera się niełatwa droga wolności. Premier powiedział, że jest przekonany, iż budowanie przyszłości kraju powiedzie się pod warunkiem wzajemnego zaufania rządu i zwykłych ludzi. Polskę może wyciśnąć jedynie społeczeństwo wolnych obywateli i polityka rządu obdarzonego zaufaniem wyraźnej większości Polaków. Kabinet Mazowieckiego pracował do końca 1990 roku. Na początku stycznia 1991 roku zastąpił go rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego. 2003 roku zmarł Johnny Cash, amerykański piosenkarz, poeta, kompozytor, producent filmowy, aktor, wykonawca muzyki w stylu country, ballady kompolskiej, chrześcijańskiej baroku. Do jego najbardziej znanych piosenek należą I Walk the Line, Nieźle. To dziady nadają, zobacz, Johnny Cash był nazywany człowiekiem włóczennym ze względu na kolor ubrania ciemności. Miał być to znak sprzeciwu wobec społecznych dyskryminacji i nierówności. Polskie Radio 24. Oni wybierają według swojego głosu. Najpierw była najdłuższa rzeka w Polsce, Wisła. Potem najdłuższa w Europie, Czerwonej. Teraz Radomian Robert Tomalski stawia sobie kolejnicę. Chce przepłynąć kajakiem, uwaga, pod prąd. Jedną z trzech najdłuższych rzek na świecie. Zawsze mierzy siły na zamiary. Decyzji nie podejmuje lekkomyślnie, a do każdej wyprawy jest solidnie przygotowany. Wisła trwa ponad 1000 km, przepłynął w 26 dni. Kondycji mu nie zabrakło, natomiast zawiódł sprzęt. A tu jest, tak jak widać, moja wpóźnia siły, wytrzymałości, wydolności, co osiągnął. To, że jestem w stanie ukończyć takie mordercze, powiedzmy, etapy rzeki, jako pierwszy, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No to zmarszył, ale ja cały czas trenowałem na siłowni, tak jak tutaj, cały czas trenowałem na rowerze, także w jakiejś tam stopniu przygotowania byłem. A jeżeli chodzi o wiosło, wysłuchanie, no to było zmarszył. Piękna pani z La Salle. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przepłynąłem w 20 informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja odbędą się 18 września w parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Wolbromie. 2 października w sanktuarium Kazimierza Józefa w Poznaniu. 9 października w parafii pod wezwaniem Józefa w Poznaniu.
na kolarzówkach, co jadą, a ja trekkingowym świętego Antoniego. No, nie, to ja się dziewczyny. Nie, to zdarzyło mi się to na, że tam miałem, powiedzmy, wiązadło z szybami, bo tam miałem aż po parku wiązadło. No, a w ogóle już jakieś doświadczenia były. Zakupiłem całkiem nowy sprzęt, kajak szczupły, lekki, sportowo wyprawowy. No i całkowita zmiana ciuchów, przyjęło mi doświadczenie i przełożyło mi się to na to, że jednak ukończyłem. Niestety tym kajakiem prezentowym, tym wojskowym, który wypłynąłem, fizycznie bym nie dał rady przepłynąć, bo nie ma szans. A tym się udało. Dzień 52. Ojciec Benedyk, mądrzejewski, najmądrzejszy w całej wsi. On uważa, że wszystkich będzie pouczał. Wierzyć Rosjanom i tym kamieniem, co jest tam na końcu źródła. Ma 3690 km. Ma 30 km szerokości. No i 47 metrów głębokości. No to jest potwór do porównania do Wisły. To jest, no jak ta Wisła po wiatr. Alleluja. Można porównanie powiedzieć, że tam chodzi o wiatr, są silne ryby na morzu. Przychodzi wiatr, fale żywiołowe. To rano 2 metrów nawet. Nie ma ucieczki na brzegu, tam w większości. No ponad 60% to się płynie w wąwozach, skały są, nie ma ucieczki na brzeg w ogóle. Takie wyprawy to jest przygoda, to jest wyczyn sportowy. To jest satysfakcja, ale od razu idzie jedno z drugim poszło w parze, że wyczyn też był. Szkoda tylko, że nie zgłosiłem tego do tego Guinness Rekordu. Komisja, żeby to jakaś pilnowała, wtedy było dokumentowane. Tak, to tak bardziej, no było to w internecie, to tam. No ale nie jest to, powiedzmy, potwierdzone przez kogoś, przez jakiś sędziów. Ale no to fajna. Że tak powiem, przygoda. Czuję się w tym bardzo dobrze, więc uważam, że mogę jeszcze dłuższe, spokojnie sobie poradzić. Są siły na zamiar. Dobra, dobra. Radio jest. Co jest kolejnym celem? Kolejnym celem jest pierwsza trójka, ale pojawiają się schody. Dobra, dobra. Najdłuższa trójka ma źródło, początek bierze ponad 5000 metrów nad poziomem morza. Tam są wodospady, no i teraz problem, jak to pokonać. Znowu Jangtze, trzecia najdłuższa rzeka świata. No jest górna. Początek z gór Tybet. No to czyli Tybet, no to też wysoko, no tam nie podają z ile metrów nad poziomem morza. Nie wiem, jak to ugryźć jeszcze, no ale jeszcze mamy czas. Do końca roku się zastanawiać, jak to zrobić. Na pewno nic sobie odpuścimy ze względu na krokodyle. Ale też nie widzę przeszkody, tylko związane z wysokością. Wodospadami, jak to pokonać. Robert Tomalski ma też nadzieję, że jego wyczyn, a nie podjął się tego nie przyczynić. Witamy do reklamy. Materiał przygotowała Anna Orzech. Witamy tu. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. W ostatnim meczu 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Piast Gliwice przegrał z Lechią Gdańsk 1-2. Dla Lechii to dopiero drugie zwycięstwo w sezonie, a Piast poniósł czwartą porażkę. Piłkarze z Gliwic nie potrafili wykorzystać przewagi jednego zawodnika, gdyż Lechia od 40 minuty grała w dziesiątkę, ponieważ drugą żółtą, a w efekcie czerwoną kartkę dostał Simon Sławczew. Załamany takim obrotem sprawy był strzelec gola dla Piasta Stojan Wranisz. Udało się siebie, bramkę dajemy, ale nie wystarczy. Druga połowa naprawdę bardzo źle zagraliśmy. Mieliśmy piłkarza jednego więcej. Wierzyliśmy na tu przewagę, myślę, że za szybko chcieliśmy strzelić tu bramu. Zespół jest bardzo doświadczony i korzystany do kontratak. Prosta, prosta. Musieliśmy zagrać troszeczkę cierpliwie. Prosta, prosta. Z głową, jak mówię, ani niestety.
Lechia jest 11 w tabeli, Piast 13 na czele rozgrywek Lech Poznań, Górnik Zabrze i Zagłębie Lubin, wszystkie z taką samą liczbą punktów, po 15. Dziś rozpoczynają się rozgrywki piłkarskiej Ligi Mistrzów. W najciekawiej zapowiadającym się meczu w grupie D Barcelona zagra z Juventusem Turyn. Trener Barsy Ernesto Valverde przyznał, że dzisiaj najważniejsze będzie zdobycie 3 punktów. To jasne, że Juventus jest bardzo silnym zespołem. W dodatku pamiętamy zeszłoroczną rywalizację z nimi. Wiemy też, że oni są szybcy, ale zawsze opierają na bramkę. W minionym sezonie bardzo skomplikowali nam życie. Musimy o tym pamiętać i pokonać. Tyle Ernesto Valverde. Dodam, że wszystkie dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów rozpoczną się o 20:45, a jutro Feyenoord Rotterdam zagra z Manchesterem City i sędzią tego meczu będzie Szymon Marciniak. Orlik Opole przegrał po rzutach karnych z GKS-em Katowice 3-4 w ostatnim meczu pierwszej kolejki Ekstraligi Hokeja na Lodzie. Liderem tabeli jest GKS Tychy. Reprezentacja polskich koszykarek chwilowo nie ma trenera.